Witam serdecznie po raz kolejny. Jak myślisz, czy jesteś w stanie funkcjonować bez uczuć? Czy życie człowieka bez uczuć miałoby sens, jakiekolwiek znaczenie? Czy uczucia są w ogóle potrzebne? Dzisiaj chciałem przekazać kilka nowych informacji dotyczących uczuć, chociaż tutaj na moim kanale są już inne filmy dotyczące tego samego tematu. Mam nadzieję jednak, że pewne powtórzenie, ale z innego punktu widzenia, będzie dla Ciebie czymś przyjemnym, a być może będzie czymś, co bardziej do Ciebie dotrze niż jakiekolwiek inne filmy. Przede wszystkim uważam, że nie ma uczuć dobrych ani złych. Jak często zastanawiasz się nad swoimi uczuciami? Jak często myślisz, nie, to nie powinienem tak czuć, źle się z tym czuję, nie mam prawa? Jak często w dzieciństwie słyszałeś, dziewczynki się nie denerwują, chłopcy nie płaczą? Jak często myślałeś, że no źle jest czuć złość? Te wszystkie rzeczy to są mity dotyczące uczuć. Tak jak wspomniałem, nie ma uczuć dobrych i złych. Są tylko te, które są przyjemne oraz nieprzyjemne. Dlaczego? Bo wszystkie uczucia czemuś służą. Na takim poziomie wyższym, psychologicznym, tak naprawdę uczucia informują nas o poziomie zaspokojenia naszych potrzeb. Oczywiste jest, że każdy z nas pragnie odczuwać najczęściej, najmocniej przyjemne uczucia, a najrzadziej te, które są nieprzyjemne. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Dlaczego? W przypadku uzależnienia alkoholizm dotyka sfery uczuć i emocji. Staje się często jedynym sposobem do regulowania uczuć. Osoba uzależniona zapomina wtedy o tym, co może w naturalny sposób poprawić jej nastrój, ponieważ jedyny sposób do regulowania jej uczuć oparty jest na alkoholu. W związku z tym powrót do naturalnych metod radzenia sobie z uczuciami jest niezbędny do trzeźwienia. O uczuciach można mówić różnie i długo. Istnieją różne klasyfikacje dotyczące uczuć. Według niektórych dzielimy uczucia na 5 grup: wstyd, gniew, smutek, radość i strach. Każda z tych grup ma w sobie dodatkowe uczucia. Mówiąc o wstydzie, może wymieniamy tutaj takie uczucia jak upokorzenie, lekceważenie, przepraszanie, poczucie niższości, wyśmiewanie, oszukiwanie, poczucie winy, wyrzuty sumienia, utratę twarzy czy zakłopotanie. Mówiąc o gniewie, mówimy o złości, furii, sarkazmie, frustracji, cynizmie, zbuntowaniu, rozdrażnieniu, wściekłości, złośliwości, znieważeniu, obrazie, nienawiści, wrogości, niechęci czy lekceważeniu. Mówiąc o strachu, możemy również mówić o bardzo wielu uczuciach, bo to jest panika, płoszenie się, nieśmiałość, obawa, lęk, bojaźliwość, zdenerwowanie, zazdrość, nieufność, zawiść, ostrożność, powściągliwość, niepokój, przerażenie, przestraszenie, dręczenie czy litość. Również smutek ma wiele odmian. Zranienie, ból, depresja, przygnębienie, żalenie się nad sobą, porażka, poczucie pokonania, rozczarowanie, odrzucenie, samotność, nieadekwatna bezradność i tęsknota. Na szczęście jest również dobre uczucie w tych wszystkich grupach, to radość. Zawiera w sobie takie odmiany jak wesołość, ufność, pewność siebie, spokój, ciepło, lekkość, chęć, miłość, lubienie, pogoda ducha, nadzieja, czułość, serdeczność, życzliwość i spokojna duma. Inny podział uczuć mówi o tym, że mamy tak, że w przypadku ludzi mamy 3 poziomy uczuć. Pierwszy poziom to uczucia podstawowe, które występują u wszystkich istot żywych. Ból, pragnienie, głód, pożądanie. Drugi poziom jest znany tylko ludziom i zwierzętom. Miłość, bezpieczeństwo, podziw, władza. I trzeci poziom dotyczy przede wszystkim i wyłącznie ludzi. Poczucia. To przede wszystkim poczucie winy, poczucie bezsilności, poczucie wstydu, poczucie tożsamości, poczucie mocy i poczucie krzywdy. Dlaczego podkreślam tyle razy słowo poczucie? Ponieważ ten trzeci poziom uczuć dotyczy naszej tożsamości, tego, co jest najbardziej nasze wewnętrzne, głębokie. A jak myślisz? Jeśli mówiłem, że wszystkie uczucia czemuś służą, informują nas o poziomie zaspokojenia potrzeb, to jak myślisz, do czego służą uczucia? No, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, informują o zaspokojeniu, o poziomie zaspokojenia naszych potrzeb. Są związane z układem w mózgu człowieka również. Kiedy jest nam dobrze, przyjemnie, no to wytwarzają się tak zwane hormony szczęścia, dopamina między innymi.
idąc na spacer, jadąc na rowerze, łowiąc ryby, oglądając dobry film albo czytając dobrą książkę, pojawiają się w każdym z nas dobre uczucia. Wrócę jeszcze raz do pytania, czemu służą uczucia? No spójrz, gdyby nie strach, czy potrafiłbyś, czy potrafiłabyś podjąć jakieś działanie, żeby na przykład bronić swoje dzieci, swoich znajomych albo uciekać? Ból. Czy nie czując bólu, podjęłabyś, czy podjąłbyś decyzję pójść do dentysty? Ja na pewno nie. Co jeszcze z uczuć? Na przykład wstyd. No, wstyd i poczucie winy. Bez tych uczuć tak naprawdę nie wiedziałbyś, że coś jest nie tak w twoim zachowaniu. Jakie jeszcze uczucie możesz powiedzieć? No, tęsknota. Tak naprawdę tęsknota informuje nas również o tym, że ktoś jest dla nas bardzo ważny. Wróćmy do uczuć i z ich związku z piciem. Jaki jest związek? Tak jak wspomniałem przed chwilą, alkohol staje się jedynym źródłem wpływania na swoje własne uczucia. Zresztą z uczuciami jest związany jeden z trzech bardzo ważnych mechanizmów psychologicznych uzależnienia. Jest to mechanizm nałogowego regulowania uczuć. O co chodzi? Jeżeli nie jesteś na tej stronie i oglądasz ten film, to prawdopodobnie jesteś alkoholikiem albo w jakiś sposób Ciebie ten problem dotyczy. Zastanów się, w jaki sposób alkohol działa na Twój mózg, na Twoje zachowanie. Może pamiętasz takie sytuacje? Na początku jest tak, że jednorazowa dawka alkoholu powoduje wzrost dopaminy w mózgu. Człowiek czuje, osiąga to, czego chce. Jeżeli oczekujesz wesołości i większej odwagi, to wszystko masz. Natomiast długotrwałe spożywanie alkoholu powoduje, że mózg przestaje pracować. To znaczy, przestaje produkować dopaminę. Rozleniwia się. I w tym momencie naturalne metody poprawienia sobie samopoczucia stają się mniej istotne. No, nie działają po prostu. Alkohol staje się jedynym środkiem, za pomocą którego jesteś w stanie zapewnić sobie szybszą ulgę. O co chodzi tak naprawdę? Na początku powiedziałem, że większa dawka alkoholu, długotrwałe jego używanie powoduje, że mózg przestaje pracować, przestaje wytwarzać dopaminę i inne hormony szczęścia. Teraz powiedziałem, że spożywanie alkoholu jest jedynym sposobem na regulowanie uczuć. Można powiedzieć paradoks? Nie. Na początku, tak jak mówiłem, alkohol daje Tobie to, czego od niego oczekujesz. Przy długotrwałym stosowaniu potrzebujesz go coraz więcej, żeby osiągnąć ten sam efekt, ponieważ mózg potrzebuje już więcej alkoholu, więcej dodatkowych impulsów, kopniaków w cudzysłowie, do tego, żeby zaspokoić Twoje uczucia. W pewnym momencie jednak granica się jakby zaciera. To znaczy, alkohol powoduje, że zaczynasz odczuwać przede wszystkim tylko dwa uczucia. Cierpienie i uśmierzenie tego cierpienia, który daje alkohol. Jeżeli na początku można powiedzieć, że twoja amplituda uczuć jest taka, że po jednej stronie masz uczucie dobre, po drugiej stronie uczucia złe, źle się czuję i czuję się dobrze, to na początku bez alkoholu czy po użyciu alkoholu możesz wrócić ze stanu złego samopoczucia do stanu dobrego samopoczucia. Potem, w miarę upływu czasu, ta tablica zaczyna się zmieniać, to znaczy masz dobre uczucia, złe. Żeby osiągnąć dobre, musisz wypić coraz więcej. Wracasz do złych uczuć, znowu one przechodzą do dobrych. To jest właściwie taka spirala, na początku malutka, potem coraz większa, aż w końcu okazuje się, że potrzebujesz ogromnej dawki alkoholu, żeby zapewnić sobie ten sam efekt. A na końcu jest tak, że alkohol jest jedynym sposobem na załagodzenie bólu. Nie ma już powrotu do dobrego samopoczucia. Jest powrót do normalności. Jaki jeszcze jest związek między alkoholizmem a uczuciami? Zastanów się, jakie uczucia najczęściej zapijałeś czy zapijałaś. Tych uczuć jest bardzo dużo. Niektórzy mówią o złości, smutku, zmartwieniach, inni o poczuciu winy. Niektórzy mówią o chęci zaśnięcia, o dodaniu sobie animuszu, o umiejętności rozmawiania z ludźmi. Niektórzy mówią
no nie lubią monotonii, mają taką wrodzoną skłonność, potrzebę większej energii, większych impulsów. Te wszystkie rzeczy razem sprawiają, że sięgasz po alkohol. A jaki ma związek to sięganie po alkohol uczucia z potrzebami? Normalnie, kiedy jesteś smutny, możesz o tym porozmawiać, wypłakać się, przemyśleć. W tym przypadku sięgasz po alkohol. Kiedy masz zmartwienia, również często sięgasz po alkohol, kiedy możesz się tym zmartwieniem z kimś podzielić. Poczucie winy. No bardzo ładnie się pije pod poczucie winy, a przecież równie dobrze możesz zastanowić się, co zrobiłeś nie tak, przyjrzeć się temu, zadośćuczynić, przeprosić. Złość. No też, piękny powód do picia. Ale równie dobrze mogłeś przecież porozmawiać z kimś, iść na meeting, pójść na spacer, zrobić jakieś porządki, w jakikolwiek sposób wyładować swoje emocje, albo zastosować no, klasyczną taką metodę, odejść od źródła złości, obniżyć napięcie poprzez wysiłek, przyjrzeć się sytuacji, wyrazić swoją złość, kiedy powrócisz do źródła. I jeżeli bez powodu odczuwasz złość, to zastanów się, czy to przypadkiem nie jest głód. A smutek? No oczywiście, możesz wyjść do ludzi, możesz rozmawiać z zaufaną osobą, możesz pójść na meeting, na grupę. W zmartwieniach możesz zanalizować problem, porozmawiać z kimś, poczucie winy przeprosić, zadośćuczynić i zmienić swoje zachowanie. A tak naprawdę, jak to jest w przypadku uzależnienia od alkoholu, to czujesz się zły czy zła, rozmawiasz o tym, robisz coś z tym, a może najczęściej sięgasz po alkohol. A może jest też tak, że czujesz się bardzo samotnie, ale czy coś z tym zrobisz? Nie. Zamykasz się w pokoju, jeszcze wszyscy cię wkurzają, nie chcesz z nikim rozmawiać i tak naprawdę potęgujesz swoją samotność. A zobacz, jaką wielką szansę ma alkohol na to, żeby przy takiej wielkiej spirali samotności, spirali emocji do ciebie powrócić. Na tym między innymi polega mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Myślę, że chciałbym, żeby te dzisiejsze moje słowa, ten dzisiejszy film w jakikolwiek sposób przybliżył tobie pojęcie uczuć, uzależnienia. Rozumiem, zdaję sobie sprawę z tego, że oglądanie filmu nie zastąpi nikomu żadnej terapii. Że rozmowa o uczuciach nie ma miejsca w przypadku tego filmu, no bo przecież ja mówię do ciebie, a ty może słuchasz, może nie, możesz zatrzymać to, co mówię, możesz wyłączyć, możesz ciszyć głos. Nie masz możliwości powiedzenia, co o tym myślisz, co czujesz. Chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś porozmawiał, czy porozmawiał o swoich uczuciach. Zachęcam do podjęcia terapii, do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych. Jestem przekonany, że relacja twarzą w twarz albo relacja w większej grupie, 3, 4, a może 10, 12 osobowej, czy są również grupy terapeutyczne, nawet i 18 osobowe, pomoże tobie na tyle, że będziesz mogła, czy będziesz mógł zobaczyć, jak inni reagują, czy to, co ty czujesz, myślisz, jest podobne. Ale też, jeżeli byśmy się spotkali, albo spotkasz się z terapeutą, podejmiesz terapię, no to będzie to interakcja. Nie będzie to monolog, tak jak teraz, tylko rozmowa. A z takiego spotkania możesz wiele więcej zyskać. Zachęcam Cię do tego. Przy okazji zapraszam do subskrypcji mojego kanału po raz kolejny oraz do wejścia na moją stronę www.dariuszdopierala.pl. Zapraszam też jeszcze w inne miejsce, na którym możesz znaleźć troszeczkę informacji na mój temat, a wkrótce również na tematy poruszane z uzależnieniami. To Facebook. Chciałem powiedzieć oczywiście Facebook, ale nie dla każdego jest to oczywistością. Zapraszam Cię do wejścia również na moją stronę, do dodania mnie do znajomych. Mój profil na Facebooku jest www.facebook.com/dariusz.dopierala. Tam również masz możliwość wejścia na inne strony, prywatna strona osobowości, strona rozwoju osobistego. Wkrótce również na stronę poświęconą psychoedukacji oraz szeroko rozumianemu zdrowiu. Jeśli będziesz uważał, czy uważała, że jest taka potrzeba, wkrótce będzie możliwe również spotkanie w Bartoszycach osobiste. Telefon do mnie jest dostępny na mojej stronie. Zapraszam i dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia.